Znaleźliśmy się w tym momencie życia Jody, który zaczął się tuż po tym, jak była ścigana i jak uciekła siłom specjalnym policji, czy co tam było. Wygląda na to, że Jody nie do końca będzie sobie w stanie poradzić z życiem poza agencją, poza tymi wszystkimi ośrodkami badawczymi. Pierwszy raz chyba musi żyć na własną rękę i nie do końca się jej to udaje. No, nie wygląda to dobrze, co? To jest jeszcze moment, który trwa przed tym, jak trafiła na posterunek policji. To jest moment przed tym, czym zaczynała się tak naprawdę ta opowieść. Jezu, dziewczyno, jak ty wyglądasz? Jody, co się dzieje? Nie mam siły. Jestem zmęczona. Pan, nie dam rady. Gdzie teraz jesteś? Przyjadę po ciebie, Jody! Jody! No, nie wygląda to dobrze. Nie powiedziała, gdzie jest. Czyżby potwory wróciły? Te potwory, które pamiętała z dzieciństwa? Wokół niej krąży nie tylko Aiden, ale też inne bestie. No, o tym właśnie mówiłem. Poszły precz. Nie da się ich odpędzić. Pomóż jej, człowieku. Pomóż jej. Ej, kto tam? Chyba mam zwidy. Nie, nikogo tu nie ma. Tylko dziewczyna. Była wizja tego, co ma nadejść? Czy po prostu jakieś koszmary? Gdzie jestem? No, w moim domu. Luksusów nie ma. Jest cicho.
Znalazł cię na ulicy parę dni temu. W kiepskim stanie. Zajmowały się mną. A daj spokój, ktoś musiał. Nie zostawiłbym cię tam, żebyś umierała jak pies na drodze. Jestem Stan. Stan. A ty? Jody. Witaj z powrotem wśród żywych, Jody. Miło jest mieć czasem jakieś towarzystwo. Kawy? Mocna i paskudna. Przynajmniej rozgrzewa. Ostrożnie. A co z duchami? Jak długo jesteś na ulicy? Facet chyba zasłużył naprawdę, co? Z miesiąc. Może krócej. Ja już 3 lata. Nie jeden raz chciałem się oddać, odpuścić sobie. Ale z czasem przywykłem. Jakoś żyję. Uciekasz, co? Rodzice? Jakiś szurnięty chłopak? Nie, nic nie życzę. Przeskrobałeś coś? No, w sumie to nie moja sprawa. No, chyba że kogoś zabiłaś. Oj, trochę tak. Ale w obronie własnej, nie? A ty masz jakiś dom? No. Rodzinę? Jakiś znajomych, przyjaciół? Średnio, szczerze mówiąc. Nie. To znaczy jest ktoś, ale nie chcę, żeby mnie widział, nie teraz. Pewnie Nathan, co? Mówiąc prawdę, często można się dużo dowiedzieć, a? Nie mam zbyt wiele, ale... mogę się podzielić. O bohaterze. Dzięki. O bohaterce w zasadzie. Sprawdźmy, czy te duchy... Duch? Ona. Ona chyba chce coś powiedzieć. Wyniki badań, Stan. To chyba żona, co? Dzięki, Stan. Zmarł ci ostatnio ktoś bliski. Moja żona. Nancy zmarła na białaczkę. Skąd wiesz? Bo... nie... to nieważne. No. Mogłeś mnie nie ratować. Wiem, mała. Wiem. Wszyscy miewamy dołki. Czasami trzeba wrzucić na luz, przeczekać zły czas. Każdy ma tutaj swoje miejsce. I ty swoje tutaj też znajdziesz.
Mogłem zapytać o tych innych, ale... Jasny gwint w ciąży. Dziewczyna. Hej. Hej. Oj, fatalna sprawa. To nie jest dobre miejsce, by rodzić. Jezu, dziewczyno, co ty kombinujesz? Nie, tak się nie będziemy bawili. Jasny gwint. Odłóż tą diabły. Trzeba walczyć, kurczę. Zawsze jest o co. Chyba jakiś wiadukt, co? Autostrada, droga szybkiego ruchu. No i święta idą. Facet miał na ścianie... Merry Christmas. Ja cię kręcę. Ona musi sobie znaleźć jakieś zajęcie, bo to się źle skończy. Nie mamy nic do jedzenia. Trzeba coś z tym zrobić. Może... chciałabyś mi w tym pomóc? No właśnie. Skupić myśli na czymś innym niż przyspieszanie swojego własnego zgonu. Do licha ciężkiego jest ciężko, ale... Przecież ona potrafi tak wiele, dlaczego musi siedzieć na ulicy i głodować? Potrzebujemy 5 dolców na ciepły posiłek. Spróbujmy tutaj. Może tutaj dopisze nam szczęście, co? Będziemy żebrać? Ja cię sunę. A ile się zbiera 5 dolarów? No wiesz, zależy od hojności ludzi. Czasem kilka godzin, czasem tydzień. Jestem głodna. Najpierw musimy mieć jakąś gotówkę. Nie myśl o głodzie. Łatwo ci powiedzieć. Ja zawsze myślę o głodzie. Ej, Stan. Chyba nie ma sensu, żebyśmy siedzieli tu razem. Przeniosę się tam. Powodzenia. Miejsca? Dwa razy większa szansa na jakiś łup, co? Może tu jakiś pomocny obywatel? Nie bardzo, kolego? Trochę ogrzeć, ale... Wolę pizzę. To tylko paliwo. To takie trudne. Pierwsze problemy pierwszego świata. Nie może się zdecydować na pizzę albo na burgera. Jak mu się nie podoba, to może spadać. I co? Nic ciekawego. Postawimy... Ach! Za długo myślałem. Chciałem postawić na szczerość. Ostatnio działała. Znajdź sobie pracę, nie robię.
się ze mną stało. Nie tak miało być. No nie wszystko jest takie proste, co? Tak. Nie wezmę tych pieniędzy. Daj spokój, nie kradnę. Bank w ogóle nie zbiednieje na tym. Kradnę. Nie zabierasz człowiekowi z portfela. Zobaczmy, co ustala. Jak idzie? Średnio. A ty? O kurde. Jody, skąd masz tyle forsy? Znalazłam. Jody, jeśli ukradłeś te forsy, to... Nikt się o to nie upomni. To bankomat tylko. W końcu coś zjemy. Stan. Przecież nikogo nie zabiłam. Idę po coś do jedzenia. Zostań tu. Ciekawe, ile kasy było w tym bankomacie. Co, bank zbiednieje? Nawet jeżeli stówę stamtąd wziąłem? Oni są ubezpieczeni. O, shit. Na loterii, złama się? Nie chcę kłopotu. Co? Jakiś pieprzony youtuber. Widziałeś? Skulił się jak jakaś pieprzona ciota. Przestańcie, to nic wam nie będzie. Patrzcie, nasz dziadunio ma dziewczynę. Nagrywaj. Pokażemy zaraz, co się robi z brudnymi sukami z ulicy. A! Brawo, dziewczyno. Skubaniec. Łajdaki. Łajdaki. Kurwa! To jest wariatka! Do zobaczenia. Spadam stąd! Jak to zrobiłaś? Nauczyli mnie tego w armii. Tak, ale ich było czterech. A ty sama. Cztery niesieniasy. Nie umieją się bić. Chodźmy stąd, zanim wrócą. Twój nowy dom jest tutaj. Piękna perspektywa. Nie, 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 dziewczyno. Daj sobie spokój z tym skakaniem. To nikomu się do niczego nie przyda. Częstuj się. Nawet czekolady sobie podjadłem. Czekolada? Chyba nie pamiętam, jak ona smakuje. Hehehe.
Co ci się stało, Stan? Wdałem się w bójkę. Gdyby nie Jody, jeszcze bym tam leżał. Co tam się działo? Czterech drań. Jody im przykopała. Kiedy spodziewasz się dziecka? Za miesiąc. Nie kopię od kilku dni. Denerwuję się. Narzeczony. Nie chciał dziecka. Pewnie by je zabił. Jimmy? Wszystko okej? Zimno mi. Kurwa, zamarzam. Trochę. Fatalna sprawa. Bezdomny. Ja sprowadziłem się tu jakieś 6 miesięcy. Na głodzie. Spotkałem Waltera i Jimmy'ego. Środa jest tutaj miesiąc. Środa? Skąd taki pomysł na imię? Tego dnia odeszłam z domu. I zaczęłam nowe życie. Hej, Jody. Prawie nic o tobie nie wiemy. A jak ty trafiłaś na ulicę? Oj. Już robiłam w życiu złe rzeczy. Podałam się zmanipulować. Wiem, że... Może to dziwnie zabrzmieć, ale... Ja nie znam. I ta odmienność z niej przyłożyć. Niby jak jesteś inna, Jody? Co to znaczy? A co mi szkodzi? Wierzę. Chociaż w zasadzie. Urodziłam się z darem. Choć w sumie to nie dar, tylko raczej klątwa. Zniszczyła mi życie. Mówiłem. Wcześniej. Zmieniła w dziwadło. Każdy dar to przekleństwo i błogosławieństwo zarazem. Wariatka. Z reguły to przekleństwo, co? To chyba nie tylko Jimmy ma problem z prochami. Zacznij życie od nowa.
Wróć do pracy. Zakochaj się. Znajdź szczęście. Dla mnie, Stan. Zrób to dla mnie. Brakuje mi ciebie. Boże, jak mi ciebie brakuje. Oho! Jasny gwint. A co? Prawdziwy cud. Jody? Dzięki. Day and night, all we do is survive. It never lets up. He tells me how these streets were crowded with people just going about their lives. Must have been nice.